Dear students, ready to device for a test? Let's get started. As you can see, there is additional material prepared for you. So if you are interested, please check the link below. We are going to start with the vocabulary part. Food, biscuit, herbatnik ciastko Bread, chleb. Cake, ciasto, cheese, ser, ice cream, lody, jam, to po prostu jam, pasta, makaron, pizza, to pizza, sausage, kiełbaska, strawberry, truskawka, fruit, vegetables and others. Bacon, boczek. Blueberries, jagody porówki. Chicken, kurczak. Grapes, winogrona. Ham, szynka. Lemon, cytryna. Lettuce, zielona sałata. Meat, mięso. Mushroom, grzyb. Pineapple. Ananas, potato, ziemniak, rice, ryż, more vegetables, bean, fasola, beetroot, burak, cabbage, kapusta, carrot, marchewka, cucumber, ogórek, onion, cebula. Red pepper, czerwona papryka, tomato, pomidor. Warto jest przećwiczyć zadawanie pytań i odpowiedzi, bazując właśnie na tych słówkach związanych z jedzeniem. Zobaczmy na przykładowe pytania. Is this a red pepper? Yes it is. It is a red pepper. What is it? It is a pizza. Is it an onion? Yes, it is an onion. What is it? It is some chicken. Is it some meat? No, it isn't. It is a sausage. What are these? These are grapes. What is it? It is. Sam ham, is it an apple? No, it isn't. It is a lemon. W obranym materiale znajdziecie również zadanie, w którym należy podpisać dane produkty spożywcze. Zobaczmy: pizza, onion, chicken, red pepper, a sausage, a strawberry. A carrot, ham, a lemon, grapes. Jeden ze sposobów przygotowania się do kartkówki jest to wykonanie takiego króciutkiego ćwiczenia. Właśnie takiej próbnej kartkówki w domu. Przetłumaczcie proszę dane wyrażenia na język angielski bądź na język polski i sprawdźcie odpowiedzi z podręcznikiem. Przyznajcie punkty, gdzie słówka zostały zapisane poprawnie, natomiast tam, gdzie popełniliście błędy, zapiszcie kilka razy dane słowo, aby utrwaliła się jego pisownia. Iggy the inventor, reading. W podręczniku pojawi pojawił się również tekst o IGIM i mamy następujące wyrażenia. Meal, posiłek, recipe, to przepis. Cooking machine. Robot kuchenny. Perfect. Doskonały. Let's try again. Spróbuj jeszcze raz. No problem. Żaden problem. It's not quite right. Tego typu wyrażenia użyjemy opisując daną rzecz, która wymaga ulepszenia, poprawy. Here it is. Oto jest. Połącz wyrażenia w języku polskim z wyrażeniami w języku angielskim. Zobaczmy. No problem. Nie ma problemu. Żaden problem. It's not quite right. Ta rzecz wymaga ulepszenia. Let's try again. Spróbuj jeszcze raz. Here it is. Oto jest opisywanie posiłku oraz smaku. Healthy określenie oznacza zdrowy. Unhealthy, niezdrowy. Delicious, pyszny. Strange, dziwny. Popular, popularny. Horrible, okropny. Nice. Smaczny. At the salad bar. Pojawiło się również, yy, pojawiło się również kilka wyrażeń z tekstu w yy, barze sałatkowym. Zobaczmy na nie i przećwiczmy je w praktyce. Can I have. Poproszę albo czy mogę prosić, czy mogę zamówić. Eat in. Jeść na miejscu, jeść w lokalu. Take out zabrać coś na wynos Here you are. Proszę, kiedy komuś coś podajemy. That's 7 pounds 75 pence, please. Poproszę 7 funtów i 75 pensów. Jak odpowiesz w danych sytuacjach? Can I have a tomato and bean salad? Czy mogę prosić sałatkę pomidorową? fasolkową. Mamy dwie możliwości odpowiedzi. Yes, of course. Tak, oczywiście. Albo I'm afraid there isn't any tomato and bean salad. Bo też obawiam się, że nie ma albo nie ma there isn't any tomato and bean salad. Nie ma żadnej sałatki pomidorowo-fasolowej. Eat in or take out. I tutaj należy wskazać, gdzie chcemy zjeść. Na przykład take out, please. Proszę na wynos albo it. poproszę zjem na miejscu. Here you are. Proszę bardzo. No i kultura wymaga, aby podziękować. Thank you. Kolejny punkt jest to zadanie namówienie. Speaking part. Uh, what is your favorite food? My favorite food is for example pasta. Describe your diet. Is it healthy or unhealthy? No i przykładowo. My diet is healthy. I don't eat a lot of sugar. I eat a lot of fruit and vegetables. Give me the recipe for a delicious smoothie. Podaj mi przepis na przepyszne smoothie. For example, banana. Mm, blueberries, strawberries, sweet fruit in general. Give me the recipe for a horrible smoothie. Horrible smoothie, czyli takie okropne, obrzydliwe smoothie. Bacon smoothie or for example, fish smoothie. Uh, give me the recipe for a strange smoothie. Mm -hmm. I podaj mi przepis na takie dziwne, nietypowe smoothie. So, for example, for example, fish and beetroot smoothie. Strange tastes, definitely. Zamów sałatkę z buraków i kapusty. Mm -hmm. No i to jest początek naszego dialogu. Can I have beetroot and cabbage salad, please? Jak zapytasz, czy klient chce zjeść na miejscu czy na wynos? Eat in or take out? Powiedz, że ta sałatka kosztuje 5 ,75 funtów 75 pensów. That's 5 pounds 75 pence, please. Around the world, dookoła świata. Pojawiły się w tym tekście następujące słówka. Favorite ulubiony. Curry ostra przyprawa kary. Beef wołowina. Cold zwany Plant, roślina Chips, frytki Soft drink, napój bez alkoholu Green tea, zielona herbata Quantifiers Have you ever heard about quantifiers? Kwantyfikatory no, nazwa brzmi bardzo obcą, natomiast chodzi tutaj o określenia ilości. Poznaliśmy następujące określenia ilości: Sam, any i a lot of. Sam versus any. Określenia te występują z rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej. Zobaczmy na przykład. Sam przetłumaczymy jak. Jako trochę kilka i przykłady mamy następujące. Sam eggs, Some jam, any to żadne ani trochę. Any apples, any milk. Warto się na chwilkę zatrzymać i porozmawiać o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych. Przed nami mm, kilka. Rzeczowników i postaramy się teraz określić, czy są właśnie policzalnymi, czy niepoliczalnymi. Water, czyli woda, jest to rzeczownik, oczywiście płyn, niepoliczalny. Onion, cebula, jako jedna sztuka możemy ją policzyć. Apple, jabłko, również jedna sztuka, możemy ją policzyć. Cheese, jest to ser. Niestety, ten rzeczownik należy do grupy niepoliczalnych, ponieważ bryły, tak samo jak płyny, nie możemy policzyć. Orange jest to pomarańcza i pomarańcze jako jedną sztukę możemy policzyć. Cabbage tak samo, kapusta, możemy je policzyć. Milk i juice należą do kategorii. Płynów i nie możemy ich tak łatwo policzyć, więc są niepoliczalnymi. Let's have a look at the examples. Uh, read the given sentences and find quantifiers. Uh, we have some apples and oranges in the fridge, but we don't have any bananas. I need to buy some milk and bread, but I'm not sure... if there's any left at the store Mamy tutaj graficzne podsumowanie sam i any. Musimy zapamiętać podstawową zasadę, że sam będziemy stosować w zdaniach twierdzących, natomiast any będziemy stosować w zdaniach przeczących oraz pytających. Określeniem uniwersalnym będzie a lot of, oznaczające dużo czegoś. A lot of. A lot of, czyli dużo. I ate a lot of popcorn during the movie. There were a lot of people at the park today. The garden has a lot of colorful flowers. Remember. Rzeczowniki niepoliczalne zawsze występują w liczbie pojedynczej. It is a lot of chocolate. When do we use a or an? Przed inki nieokreślone stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. To jest bardzo ważne, aby pamiętać, że to jest liczba pojedyncza. A pair, a dog... A flower, an apple, an elephant, an egg. Jeżeli chodzi o podział, to musimy zwrócić uwagę na początek. Co słyszymy na początku rzeczownika? Czy jest to samogłoska czy spółgłoska? Jeżeli będzie to samogłoska, będziemy stosować formę an. Natomiast spółgłoska, słyszałam na początku, będzie powodowała, że będziemy dodawać formę ap. Let's go. Przetłumaczmy podane zdania na język angielski. Jest dużo makaronu na stole. There is a lot of pasta on the table. Nie ma żadnego ryżu na talerzu. There isn't any rice on the plate. Jest trochę dżemu w słoiku. There is some gem in the jar. Nie ma żadnych borówek w koszyku. There aren't any blueberries in the basket. Nie ma żadnego chleba na stole. There isn't any bread on the table. Jest dużo lodów. There is a lot of ice cream. Jest dużo ciast na stole. There are a lot of cakes on the table. Jest trochę sera w lodówce. There is some cheese in the fridge. Zobaczmy na kolejny zestaw zadań. Przetłumacz dane. Określenia, ilości. Dużo to było a lot of. Trochę to sam. Żaden ani trochę to będzie any. Fill the gaps with some, any, a and an. There is some gem in the jar. Mamy tutaj zdanie twierdzące i chcemy stwierdzić, że znajduje się trochę dżemu w słoiku. There aren't any eggs in the fridge. Nie ma żadnych jajek w lodówce. There is an apple on the table. Znajduje się, jest jedno jabłko na stole. Jabłko jest w liczbie pojedynczej, dlatego będziemy stosować tutaj formę AN. There aren't any bananas in the basket. Nie ma żadnych bananów w koszyku. I pytanie: Is there any sugar left? Oznacza to pytanie, czy zostało jeszcze, czy jest jeszcze trochę cukru? Zadanie trzecie. Translate. Przetłumaczmy wyrażenia. Znajduje się trochę soku w lodówce. There is some juice in the fridge. Pamiętamy, że sok to rzeczownik niepoliczalny, dlatego będziemy tutaj stosować formę There is. Nie ma żadnego mleka w sklepie. There isn't any milk at the store. Jest dużo jabłek w koszyku. There are a lot of apples in the basket. Czy znajduje się jabłko w koszyku? Jedno jabłko. Is there an apple in the basket? Możemy jeszcze zerknąć na klucz odpowiedzi. Writing. Jeżeli chodzi o zadanie pisemne, to w tym rozdziale skupimy się na opisaniu naszego ulubionego smoothie. Napiszemy 5 zdań, co znajduje się bądź też nie znajduje się w tym smoothie: My favorite smoothie is uh, delicious and healthy. There is a lot of orange juice in it. Znajduje się tam jest dużo soku pomarańczowego. There are two bananas and some blueberries. Znajdują się tam dwa banany i trochę kilka borówek. There's an apple too. Znajduje się też tam jabłko. There isn't any sugar. Lecz nie ma tam. thank you for watching this film till end if you think it was useful share it with your friends bye